Kobiety z gminy Ćmielów są zintegrowane, aktywne, efektywne. Swoje pomysły na działania dla lokalnej społeczności szybko zamieniają w czyny. Jesteśmy nowoczesne, kreatywne. Myślę, dlatego po prostu te nowe trendy, jakie tylko się pojawiają, to oczywiście łapiemy je w mig. Wszystkie pomysły, które są w gminie Ćmielów, to również wspólna inicjatywa. Oczywiście jestem inspiracją do tych działań. Zachęcam zawsze do tego, aby wszelkie pomysły przyjść do mnie, do gabinetu, wspólnie przedyskutować, by je po prostu potem realizować. Na co dzień panie realizują swoje pomysły m.in. w kołach gospodyń wiejskich, które funkcjonują w niemalże każdej miejscowości. To są panie, które, to, że tak powiem, nie są typowe gospodynie wiejskie, tak? Tylko to są właśnie mamy, żony, które chętnie angażują się w życie społeczeństwa. Nie tylko dla nich chylę czoła, ponieważ nie tylko znajdują czas, żeby zajmować się swoją rodziną, ale także wspierają lokalne nasze inicjatywy. Cały rok panie w gminie Ćmielów intensywnie pracowały, a w piątek, 6 marca, przyszedł czas na chwilę oddechu, bowiem rozpoczęły one obchody swojego święta, Międzynarodowego Dnia Kobiet, w sali widowiskowej Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza dla pań. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci z samorządowego przedszkola w Ćmielowie, chór środowiskowy Jutrzenka. 8 marca, gdy nadejdzie przez jeden dzień cały, nie dokuczaj tym kobietom dużym ani małym. Małym, jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę, a tym dużym przynieś kwiaty i ucałuj rękę. Staropolskie przysłowie brzmi za mundurem panny sznurem. Jak się okazuje, jest ono ponadczasowe, co potwierdziła ilość pań w Ćmielowskim Domu Kultury podczas koncertu zespołu wokalnego Konsonans. Nie żałujcie serca dziewczyny, póki pragną was. Życie tak króciutko trwa. Wojsko dla was śpiewa dziewczyny, wojsko wasze jest. Nie żałujcie wojsku serca. Zespół Konsonans śpiewa dla pani i nie tylko już 10 lat i z roku na rok oczarowuje coraz to większą widownię, w szczególności kobiety. Przede wszystkim pięknem kołobrzeskich wojskowych piosenek, które zawsze mówią o miłości żołnierza do dziewczyny, o kwiatach, o tęsknocie, o czekaniu, o pisaniu listów. Być może, że to jest adresowane dla tych pokoleń, które pamiętają te kołobrzeskie piosenki, a nie tylko, bo uważamy, że te piosenki są ponadczasowe. Śpiewem, ale i poezją zespół Konsonans umilił czas mieszkankom gminy Ćmielów. Panowie obdarzyli wszystkie kobiety kwiatami, słodkościami, buziakami i życzeniami. W dniu twojego święta przyjmij moje wiersze, niepozorne stokrotki i słowa najszczersze. Kocham cię, bądź szczęśliwa, niech na twojej twarzy zawsze złoci się uśmiech, niech nic nie zagraża spokojowi twych nocy. Bądź zawsze tak samo dobra, piękna, potrzebna siostrą, żoną, mamą.